Witam wszystkich z tej strony Delangolir dla szkoły pokera online. Siedzimy przy krótkim stole i mamy parę siódemek na małej ciemnej. Gracz Luz Aggressive otwiera za $1.75 i gracz Luz Passive sprawdza z batona. Jest to dobry moment, żeby sprawdzić, próbując trafić seta. Jesteśmy deep i mamy dobre imply totsy przeciwko naszym przeciwnikom. Mamy gracza Luz Aggressive, który otworzył, i Luz Passive, który sprawdził. Na flopie wypada As 10-8 i nie trafiliśmy swojego seta. Ale ważne jest, żeby automatycznie się nie poddawać. Raczej powinniśmy ocenić opłacalność dalszej gry. Czy mamy najlepszą rękę, czy chcemy zgarnąć tę pulę od razu i tak dalej. W tym konkretnym przypadku podbijający preflop jest Luz Aggressive i niemal pewnym jest, że zagra Continuation Bet. Mamy również gracza Luz Passive, Calling Station, którego może być trudno wyrzucić z rozdania, a my mamy tylko niższą parę od stołu. Dlatego poczekamy i prawdopodobnie spasujemy. Podbijający preflop gra continuation bet i następnie gracz, który generalnie jest pasywny, przebija. Co jest bardzo złym znakiem dla naszej ręki. Nie ma szans, że mamy najlepszą rękę, a szansa na to, że wyrzucimy z rozdania pasywnego gracza jest nikła. Więc powinniśmy po prostu się poddać.